Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. PGE FKS Stal Mielec zremisowała bezbramkowo z Lechem Poznań. Wraz z nami trener drużyny gości, pan Mariusz Urbumacht. Dobry wieczór, panie trenerze. Poprosimy o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dla nas zdecydowanie jest to strata dwóch punktów w tym spotkaniu, ale nie zaczęliśmy tego meczu tak, jak chcieliśmy zacząć. Nie mogliśmy złapać rytmu, dopiero około 30 minuty zaczęło to stopniowo lepiej wyglądać. Stworzyliśmy sobie sytuację, natomiast dzisiaj zdecydowanie było to za mało, żeby wygrać to spotkanie. Stal nieźle się broniła w polu karnym, dużą ilością zawodników, szczególnie w końcówce meczu, w doliczonym czasie już naprawdę. Całym zespołem broniąc, nie stworzyliśmy sobie sytuacji, w związku z czym dzisiaj niestety tylko punkt. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Poproszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Mikołaj Duda, kibic Poznań.pl. Panie trenerze, pierwsza połowa była na pewno słabsza, tak jak pan wspomniał, od drugiej. Co było tego przyczyną, że dopiero po przerwie zaczęło to funkcjonować delikatnie lepiej? No, poprawiliśmy tak naprawdę. Ja nie chcę powiedzieć, że trudne boisko i broń Boże, żeby to nie zostało odebrane tak, że przez boisko coś się wydarzyło, tak? Natomiast my graliśmy nie tak, jak chcieliśmy na tym boisku, tak? I czasami utrudnialiśmy sobie sami życie, w związku z czym duża liczba strat powodowała, że to przeciwnik przychodził do kontrataku i musieliśmy to skorygować. Skorygowaliśmy to już w końcówce pierwszej połowy, myślę, że te ostatnie 5 minut stworzyliśmy sobie tam sytuację. Skorygowaliśmy to i dlatego myślę, że druga połowa wyglądała lepiej. Dawid Cydrowski, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Pan sam o tym wspominał, że mało tych sytuacji, że było jedna pod koniec pierwszej połowy, w drugiej. W zasadzie wszystkie w całym meczu to można na palcach jednej ręki policzyć. I tak się zastanawiam, z czego to wynika. No bo jednak jakościowo ci zawodnicy przy całym szacunku pewnie potrafią sobie gdzieś te sytuacje tworzyć. Pewnie potrafią je te wykorzystywać. Tylko że tego nie pokazują później w lidze. Czy zastanawiał się pan, na pewno się pan zastanawiał to, do jakich wniosków pan doszedł, z czego to wynika. Bo to nie jest pewnie tylko problem tego spotkania. To już od dłuższego czasu liczba wykreowanych sytuacji. W momencie, kiedy drużyna przeciwna broni całym zespołem, a tak się ustawiają pod Lecha te drużyny, że bronią w zasadzie w 11, ale w dalszym ciągu żadnej recepty na to nie potrafi znaleźć. Tak, zdecydowanie zgodzę się z panem, że tych sytuacji, szczególnie jak przeciwnik jest bardzo nisko, broni praktycznie całym zespołem przed polem karnym czy w polu karnym jest niewiele, bo miejsca jest bardzo mało. Przede wszystkim rozmawiamy, czy pracujemy nad tym, żeby większa liczba piłkarzy była w polu karnym, żeby uprościć pewne rzeczy. Nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę, od pewnego czasu już gramy tak, żeby prawa noga, jeżeli chodzi o skrzydłowy, była po prawej stronie, lewa po lewej stronie, czy z podwojeniem, tak jak Bary dzisiaj. Te dwa razy po przerwie gdzieś tam się włączył, ale zabrakło ostatniego podania i to musimy zdecydowanie poprawić. Musi być nas więcej w polu karnym i to ostatnie podanie. Musimy lepiej tworzyć sobie tą przestrzeń w polu karnym, atakować te przestrzenie za linią obrony. No, najlepszym przykładem, bardzo często w treningu pojawia się to podanie, które dzisiaj Nika zagrał do Aliego za pole karne. My to tak naprawdę to robimy od miesiąca, a bardzo rzadko pojawia się w meczach. I tutaj muszę przekonać moich piłkarzy, że są w stanie to zrobić. Są w stanie, tylko musimy to częściej robić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak. Dzień dobry, panie trenerze. Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Pan przed początkiem tej rundy powiedział, że chciałby, aby każdy kibic Lecha mówił, że tak gra jego Lech. Czy pan po tych pierwszych 7 meczach ligowych, jednym pucharowym, teraz może stwierdzić, że faktycznie tak dzisiaj kibice w Poznaniu mogą mówić o Lechu? Nie, broń Boże. Broń Boże, nie mogę tak stwierdzić. Dlaczego? No bo Lech powinien wygrywać, ale Lech remisuje. Lech, kolejny mecz gra 0-0. Dla kibiców trzeba stworzyć widowisko, trzeba tworzyć sytuację, trzeba wykorzystywać. I już nawet nie chodzi o to, czy ten mecz wygrać, bo chcemy wygrywać, ale dużo w nas jest pokory. Tak? Natomiast to musi być widowisko, musi być pole karne, musimy być niebezpieczni, musimy wchodzić w te przestrzenie. No, dzisiaj moim zawodnikom nie odmówi się ambicji, nie odmówi się zaangażowania, natomiast nie tworzymy sytuacji, dlatego nie możemy o tym powiedzieć. I mamy jeszcze przed sobą 8 meczów i musimy nad tym pracować, musimy na to zasłużyć. Tylko grają. Panie trenerze, co dzieje się z Joelem Pereirą? Bo to jest piłkarz, który posyła rzutki, ale nie w pole karne właśnie. To jest chyba duży problem. No tak, to jest problem, gdzie pamiętamy Joela, że to jest jeden z najlepszych, moim zdaniem najlepiej wcześniej wrzucających piłkarzy, jeżeli chodzi o prawych obrońców w Ekstraklasie, a dzisiaj te piłki lecą wszędzie, tylko nie między słupki, tam gdzie mamy napastników. Panie trenerze, ostatnie pytanie ode mnie. 6 punktów straty do lidera. Czy Mistrzostwo Polski jeszcze jest według pana możliwe? Tak, zdecydowanie tak. I na pewno będziemy grać do końca. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę, to wszystko. Dziękuję, panie trenerze. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE FKS Stal Mielec, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry, panie trenerze. Poprosiłbym o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No zawsze mecz, który odbywa się po przerwie na reprezentację, to jest taka, można powiedzieć, w jakimś stopniu niewiadoma, bo też zawodnicy wyjeżdżają, jest spora przerwa. My mieliśmy tej przerwy prawie, można powiedzieć, 16-17 dni między meczami. Nie rozegraliśmy też w tej przerwie reprezentacyjnej sparingu. No dzisiaj mieliśmy za rywala Lecha Poznań. Ja już mówiłem przed meczem, że nie będę oceniał sytuacji Lecha jak gdyby w tej rundzie, w tym sezonie, ale też bardziej potencjał tego zespołu. Moim zdaniem ten zespół ma bardzo duży potencjał na każdej pozycji pod kątem indywidualnym, ale też w formacjach. I przygotowaliśmy się do takiego meczu, mając na uwadze, że jesteśmy w środku tabeli, że nie przegraliśmy jeszcze wiosną, ale też szukaliśmy w tym wszystkim takiej pokory, fundamentu, na którym można byłoby tutaj grać o pełną pulę. To mieliśmy w głowie i myślę, że analizując pierwszą połowę spotkania, no można być zadowolonym, bo moim zdaniem zobaczyliśmy w wielu fragmentach Stal, która była, tak mówię, taka wszechstronna, która budowała grę i z perspektywy połowy rywala, ale też budowaliśmy grę podaniami spod własnej bramki, tak zwanymi otwarciami. Tworzyło to sytuację, często dostawaliśmy się właśnie akcjami takimi wielopodaniowymi pod pole karne rywala. Doprowadzaliśmy do takich, można powiedzieć, mocnych spięć, bo też nie doszliśmy do takiej idealnej sytuacji strzałowej. Jeżeli tak pamiętam, najgroźniejszy moment to chyba po stałym fragmencie, gdzie Mateusz Matras zgrywał z długiego słupka i Berde Selik minimalnie tam przestrzelił. Tych rzutów rożnych, tych rzutów wolnych z boku było dużo, sporo do przerwy, ale to było efektem tej naszej przewagi i można powiedzieć takiej, nie boję się użyć takiego słowa, dominacji w tym okresie gry. Jeżeli czegoś możemy żałować, to tego, że grając takim, powiedzmy, drużyną 106, drużyną, która myśli o Mistrzostwie Polski, mając taki dobry fragment gry, że nie zamieniliśmy na bramkę, albo przynajmniej na jedną bramkę, bo to na pewno pozwoliłoby nam inaczej wchodzić w drugą połowę. W szatni rozmawialiśmy o tym, że no, to przecież Lech to nie jest taki zespół, który wygląda tak, jak wyglądał w pierwszej połowie, że na pewno będą chcieli coś odmienić, mocniej wejść w spotkanie. Z mojej perspektywy ta druga połowa już nie była tak dobra jak pierwsza. Więcej byliśmy w fazie defensywnej. Lech miał więcej kontroli na posiadaniu piłki, ale też nie tworzył takich sytuacji, które byłyby zalążkiem takiej, powiedzmy, groźnej akcji dla nas. Jeżeli coś nam sprawiało kłopot, to bardziej to, co się Lechowi do przerwy nie udawało, czyli te piłki z linii obrony, za linię naszej obrony. Jedna właśnie z takich podań, bodajże Salamon dawał tą piłkę dłuższą i chyba pojedynek, już nie wiem, czy Iszaka, czy Weldes ze Selinkiem, no tu była taka kontrowersja, niepewność, że w końcówce meczu coś się może wydarzyć. No, sporo energii, sporo sił kosztowała nas intensywność pierwszej odsłony meczu. Pogoda też nie była dzisiaj takim mocnym sprzymierzeńcem. Szukaliśmy zmian i można powiedzieć, że w końcówce no, obroniliśmy wynik remisowy 0-0, który mamy trochę taki na pewno niedosyt, bo nie widać tak u zawodników jakby takiej wielkiej radości. Myśleliśmy o trzech punktach i także taki niedosyt w szatni widzę. Niech to będzie takim pozytywem, złością sportową na następne spotkanie. Jeżeli bilansujemy ten punkt do poprzednich 7 spotkań i mamy 15 punkt na wiosnę, kolejny mecz bez porażki, no to można ten punkt zapisać jaki taki, który można zaakceptować, dopisać i uszanować. Ale myślę, że ambicje mamy większe. To mówiłem, nie bujamy w obłokach, ale patrzymy na przyszłość, na to, co robimy, na to, z kim w ogóle, że gramy mecze, patrzymy na te mecze tak ambitnie. Także mieliśmy chrapkę na 3 punkty, ale akceptujemy, zdobywamy dzisiaj 1 po meczu z Lechem Poznań. Marcel?
Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. Dzień dobry, trenerze. Ja chciałem zapytać o tą grę kombinacyjną, to budowanie, bo na pewno to dzisiaj wyglądało dużo lepiej niż w poprzednich spotkaniach i dawało nam to efekty w kontekście nowych akcji, dogodnych sytuacji, więc chciałem zapytać, czy to po prostu przez to, że mocno na tym trenowaliście w tej przerwie reprezentacyjnej? Ten element akurat to był element, który najmocniej trenowaliśmy na obozie w Hiszpanii. On był dominantem, tam taka bardzo duża przestrzeń tych treningów właśnie była poświęcona tym elementom. Na to zwracaliśmy największą uwagę w Hiszpanii. W ostatnim czasie, kiedy po meczu te dwa pierwsze mecze Puszcza i Śląsk Wrocław, one były rozgrywane w takim układzie, że były w piątki, później mieliśmy sporą regenerację weekendową, pełne mikrocykle, mogliśmy to kontynuować. Ale w ostatnim czasie, kiedy rozgrywaliśmy przed przerwą reprezentacyjną te mecze i ten kalendarz był taki co 3-4 dni i trzeba było zwrócić uwagę na większą regenerację, nie mieliśmy takiej przestrzeni, by to szerzej kontynuować. Do tego w przerwie na reprezentację wróciliśmy, ale na pewno to nie był dominant, taki jak w Hiszpanii, ale był to element, nad którym pracowaliśmy. Pytanie jeszcze o Kamila Pajnowskiego, bo dzisiaj po raz pierwszy zagrał na wiosnę, ostatni raz w spotkaniu z Piastem. No jakby pan ocenił jego występ, bo no nie zagrał ci wyśmienicie i też dostał tą zmianę w 60 około minucie. No tak, wiemy, że nie mógł grać dzisiaj Maksymilian Pingot. Przez tą przerwę na reprezentację w treningach, w grze wewnętrznej przymierzałem różne warianty. Myślałem też być może by zagrać tak jak na Radomiaku z Ejmanem jako półprawym, Bertem Esselinkiem półlewym. Przyglądałem się jak gdyby skrupulatnie, też nie tylko poprzez to widziałem na treningach, ale też te treningi mamy, każdy z nich nagrany, także analizowałem to i wyszło mi, że Kamil Pajnowski powinien zagrać jako ten półlewy, że to jest jego moment. Uważam, że z perspektywy początku spotkania dobrze wszedł spotkanie, bo też był zawodnikiem właśnie aktywnym w budowaniu gry, miał dobre interwencje, ale później przyszedł taki moment, że w końcówce tej pierwszej połowy jakieś tam dwie, trzy nieudane akcje. Myślałem, że no to na tym polega, że zawodnik musi to przełamać, także no bo są różne momenty w piłce drużyn, zawodników, ale nie udało mu się tego zrobić, popełniał jakby po kolejne, jakby zdarzały mu się słabsze momenty i ta zmiana była podyktowana tym, żeby dać większą pewność drużynie z tyłu, mając na uwadze, że Lech też jest drużyną, która jest więcej na piłce i więcej jest na naszej połowie. Myślę, że Mark Ejman, który nie ma zbyt dużego doświadczenia u nas grania jako półlewy, spisał się dosyć poprawnie i to jest jakiś tam zysk w ustawianiu zespołu na przyszłość. Dzień dobry panie trenerze, Szymon Markulis, Wrzutka. W ostatnim czasie wzwyżkuje ze swoją formą Mefi Glimier. Chciałbym zapytać, jaka jest tego przyczyna według pana? Że forma jest wyższa? Tak, że wzwyżkuje. No co Mefi może zmienił? Znaczy, no, jakby to powiedzieć, no, mamy pewne założenia, jeżeli chodzi o grę ósemek. Myślę, że to chodzi też o taką bardziej grę ofensywną, o to chodzi, żeby się bardziej otwierać do przodu, żeby być bardziej kreatywnym. I Mathieu Goulimier też przyszedł do nas jakby dosyć późno, jeżeli chodzi o początek tamtego sezonu. Zaczął w Laszlo Trąbka. Na początku sezonu mieliśmy dosyć przyzwoite wyniki i on jak gdyby musiał się do składu dostać i wydaje mi się, że no to co robimy na treningach, to co analizujemy z zawodnikami, to co pokazujemy jak gdyby formułę gry ósemki w tym naszej strukturze gry 3-4-2-1, myślę, że Mathieu robi postęp. To jest na pewno taki zawodnik, który w swoje szerzej prześledzi, on takich statystyk liczbowych pod kątem bramek, asyst jakoś tam nie miał za bardzo. A teraz widać u niego taką zwyżkę, bo już to było widoczne na obozie w Hiszpanii. Zdobył bramkę, zdobył dwie bramki w meczu z Ruchem, co prawda po stałych fragmentach, ale też często na treningach widać, że jest bardziej nastawiony na atakowanie bramki rywala. Zdobył bramkę w meczu z Słowenią, Malta-Słowenia w reprezentacji. Także ja uważam, że to jest zawodnik, który jeżeli chodzi o takie powiedzmy formułę, rozumienie tego, co chcemy grać, zrobił postęp i to mu też na pewno pomaga. Mhm. Jeszcze jakbym mógł prosić jakieś dwa zdania na temat dzisiejszego w pewnym sensie, może nie solenizanta, ale Christiana Göttingera, czyli tej naszej biało-niebieskiej legendy. No,
Ja uważam, że taki mecz z perspektywy zawodnika wbrew pozorom nie jest łatwy, bo na pewno temu takiej otoczce meczu towarzyszą spore emocje. Myślę, że każdy by na miejscu Krystiana oczekiwał jak gdyby pozytywnych wrażeń po końcu spotkania. Na pewno nie byłoby to fajne, gdybyśmy to spotkanie przegrali i 400 mecz byłby powiedzmy takim obrazem negatywnym. No, ja uważam, że Krystian też po raz pierwszy chyba, od tutaj rok pracuje ze swoim sztabem, po raz pierwszy pauzował powiedzmy w treningach dłużej tydzień czasu i ta kontuzja, udało ją się zaleczyć, wrócił do treningów, oglądaliśmy jak gdyby perspektywę jego przygotowania i dostępności do meczu z dnia na dzień, bo on też jak gdyby od razu po dwóch pierwszych treningach nie zgłosił tego, że na pewno jest wszystko idealnie, też to oceniał, że będziemy jakby szli dzień po dniu, ale ta dyspozycja treningowa była już coraz lepsza, te dwa ostatnie treningi bardzo pozytywne, jego powiedzmy też zaangażowanie, takie rozumienie taktyczne, to było widać i myślę, że Krystian przeniósł to na mecz, znalazł się wielu w ważnych momentach, szczególnie w pierwszej połowie w ofensywie, ale to zabrakło gdzieś tam finalizacji po jego dograniach. W drugiej połowie był zawodnikiem pewnym na swojej pozycji w obronie. Przemek? Dzień dobry, trenerze, gratuluję kolejnego punktu. Ja mam pytanie o boisko, bo tak delikatnie pojawiają się sugestie, że coś z nim może być nie tak. I dzisiaj w pierwszej części naszej konferencji, chyba po ostatnim meczu, też taki komentarz był. Czy faktycznie mamy problemy z murawą na stadionie? Znaczy, no ja nie chcę zabierać tu głosu za kogoś, kto za to odpowiada. No wiem, że był taki moment przerwy na reprezentację, że miała być renowacja głównej płyty, bo co roku coś takiego następuje, że przyjeżdża firma i zajmuje się boiskiem głównym i zajmuje się tym naszym boiskiem treningowym. Zresztą pamiętam początek mojej pracy, to właśnie też właśnie coś takiego wtedy nastąpiło. Ale wiem, że na ten moment nic takiego się nie odbyło. Także no, na pewno murawa nie jest taka idealna do takiej gry kombinacyjnej. Chociaż my w pierwszej połowie pokazaliśmy, że sobie na tej murawie radziliśmy, ale też muszę przyznać, że my przez te dwa tygodnie tutaj ani razu nie trenowaliśmy. Także jakieś tam przewagi nad Lechem pod tym kątem czucia murawy nie mieliśmy. No myślę, że to jest, jak to mówię, są jakieś problemy, coś tam nie dojeżdża, no to w życiu gdzieś trzeba tak do tego podejść, że trzeba temu zaradzić. I to wszystkie pytania. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję. W trzeciej części konferencji prasowej wraz z nami kapitan biało-niebieski Krystian Göttinger, facet, który mówi, że robi przygodę w piłce, ale robi biało-niebieską karierę. 400 mecz ligowy. Szacun. A teraz oddaję ci mikrofon. Aha. Podsumuj nam ten mecz. I może te 400 od razu. No na pewno podziękowania ogólnie dla wszystkich, bo faktycznie czułem się dzisiaj na boisku wyjątkowo. Ten doping, to skandowanie mojego nazwiska to była naprawdę fantastyczna rzecz. I życzę każdemu zawodnikowi czegoś takiego, by to przeżyć, bo muszę przyznać szczerze, że miałem ciarki na sobie, kiedy słyszałem z jednej i z drugiej trybuny. Faktycznie jest kawał dobrego czasu, oczywiście wiele trudnych chwil, ale też wiele pięknych i myślę, że kiedyś będę to wspominał na pewno i pewnie łza się zakręci wokół, ale bardzo się z tego cieszę. Cieszę się z tego, w jakim miejscu jestem, w jakim się ogólnie znalazłem, gdzie dotarłem, bo tak jak wspomniałem, nie było łatwo, ale mówię, no wiele ciężkiej pracy i cieszę się, że jestem w klubie, w którym się wychowałem, urodziłem i zawsze marzyłem o tym, żeby dojść do takiego miejsca, w jakim obecnie dzisiaj jestem. Życzę sobie, żeby po prostu trwało to jak najdłużej. Wiadomo, że lata lecą, ale póki się dobrze czuję, a obecnie się dobrze czuję, to będę starał się pomagać drużynie cały czas i do końca, dopóki zdrowie pozwoli. I trenerzy, którzy będą w klubie, będą na mnie stawiać, to nawet jeżeli już będą gdzieś tam, nie będę może zawodnikiem pierwszego wyboru, ale będę zawsze za drużyną, będę chciał się starać i pomóc pod każdym względem, także życzę sobie, żeby tych występów jeszcze było więcej, żeby ktoś nie myślał, że już mówię koniec, bo to nie jest koniec, tak jak mówię, żeby zdrowie dopisywało, to mam nadzieję, że tych meczów jeszcze dopiszę na swoje konto. A jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, tak podsumowując to,
Myślę, że ten punkt dzisiaj szanujemy. Zdaję sobie sprawę, z kim graliśmy dzisiaj, bo przeciwnik jak na warunki ekstraklasowe, wysokiej klasy. Chcieliśmy im dzisiaj, że tak powiem, utrudnić, uprzykrzyć życie i myślę, że to się udało. Wiadomo, że ja pewnie się będę cieszył z tego, że udało nam się zapobiec straty bramki, bo zagraliśmy na zero z tyłu. Myślę, że dzisiaj największe zagrożenie stwarzaliśmy ze stałych fragmentów gry. Mało, mimo wszystko gdzieś tam klarowaliśmy sobie akcji, to pewnie też było spowodowane tym, że przeciwnik dobrze był zorganizowany w defensywie. My mieliśmy z tym problemy. W sumie my też dobrze broniliśmy, więc skończyło się 0-0. Na pewno Lech ma niedosyt. My, tak jak mówisz, szanujemy ten punkt, bo trudny mecz. Ale cieszę się, bo jak na jubileusz myślę, że całkiem pozytywny będzie odbiór tego spotkania. Myślę, że drużyna walczyła, pokazała gdzieś tam charakter, pokazaliśmy wolę walki, walczyliśmy gdzieś tam w tych trudnych sytuacjach, gdzie nieraz Lech oddawał strzały, blokowaliśmy tych uderzeń, myślę, że dzisiaj sporo. Boisko pewnie nie pomagało zarówno nam, jak i przeciwnikowi, ale no taki jest okres gdzieś, że to jest dla obydwu drużyn tak samo, także tak jak mówię, no szanujemy ten punkt, patrzymy z optymizmem w przyszłość, bo myślę, że jeszcze parę spotkań przed nami i uprzedzając pytania, bo na pewno będą pytania odnośnie naszego gdzieś tam utrzymania, to jeszcze się nie utrzymaliśmy, choć zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tego blisko, ale na pewno celem naszym, moim też indywidualnym takim i na pewno drużynowym, bo będę o to zabiegał, żebyśmy zajęli miejsce wyższe niż w zeszłym sezonie i mam nadzieję, że tak będzie. Przemek? Krystian, czy czujesz się jako kapitan stali i piłkarz stali spełniony? Jeszcze nie, bo wierzę, że jeszcze będę w stanie osiągnąć, że tak powiem, lepsze rezultaty z tym zespołem. Oczywiście ktoś może gdzieś tam się z tyłu śmiać i tak dalej, ale ja mam cały czas marzenia do przodu, idę i chciałbym, żeby Stal zajęła miejsce w czołówce tabeli. I tak jak mówię, wiem, że to jest śmieszne, ale uważam, że to jest do zrealizowania, bo nasza ekstraklasa jest bardzo nieprzewidywalna. Uważam, że każdy może wygrać z każdym. Oczywiście w tym wszystkim jest potrzeba i trochę szczęścia, i determinacji, umiejętności oczywiście jak najbardziej. Ale będę jeszcze dążył, żeby ta drużyna grała jeszcze lepiej. Będę się starał jako kapitan, żebyśmy funkcjonowali jeszcze lepiej na boisku. I uważam, że nas na to stać. Tak jak powiedziałem, no chcę, żebyśmy jeszcze funkcjonowali lepiej. Ja mam jeszcze pytanie techniczne. Kto prowadzi ten kalendarz twoich występów? Że doliczył się, że to jest 400? Bo to przecież liczenie wiele lat wstecz. To czwartek ligi. Nie wiem, kto liczy. Podejrzewam, że nasz kronikarz klubowy Leszek Śledziona. Jakieś tam dostawałem sygnały faktycznie, że tego występu 400 jest już bardzo blisko. Ale muszę przyznać, że sam tego nie liczyłem i nie spodziewałem się, że to już jest aż tyle. I jestem też pod wrażeniem tego, że faktycznie ten czas tak szybko zleciał. Cieszę się, że to osiągnąłem, ale tak jak też wspomniałem, mam nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec i jeszcze będę chciał zbierać kolejne występy, żeby było jak najwięcej. Jak mawiał klasyk, dzisiaj 1 aprilis, więc z okazji tych 400 spotkań, może jakaś anegdotka. Przez tyle lat było różnie w klubie. Może coś ci przychodzi do głowy? To jakbym się może przygotował wcześniej i zadał pytanie, to pewnie bym coś wymyślił. No, tak na szybkości to naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, bo faktycznie tego było sporo, ale no, nie potrafię tak powiedzieć z marszu, że tak powiem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Już nie będziemy dłużej cię męczyć. Dziękuję bardzo.